Po raz 11 wyrusza Orszak Trzech Króli ulicami Gdańska. Będziemy głosić światu przyjście Chrystusa na świat i pokłon, który oddali trzej królowie. W osobach trzech mędrców stanąć może każdy z nas przy nowonarodzonym dziecięciu i jeszcze bardziej otworzyć serca na przynoszone przez Zbawiciela świata dary miłości i pokoju. Wyruszymy. Ale tego roku to słowo wyruszymy oznacza zupełnie co innego, bo wyruszymy duchowo. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że musimy przemierzyć jakąś trasę, by stanąć przed Chrystusem i by przyjście Pana Jezusa wydało w życiu i sercu każdego z nas jak najwspanialszy owoc. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników, tych duchowych i zaangażowanych w kolejny 11 Orszak Trzech Króli. To okazja, by podziękować nie tylko tym, którzy 11 lat temu zaangażowali się w przeprowadzenie i przygotowanie Orszaku Trzech Króli w Gdańsku, ale którzy także bez względu na okoliczności, a teraz trwającą światową epidemię, zapraszają nas do tego wymarszu i uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli. Myślę, że stoimy przed bardzo poważnym wyzwaniem i szansą na jeszcze bardziej owocne przeżycie tego czasu, chociażby z tego powodu, że teraz wyjątkowo mocno akcentujemy ten wymiar duchowy. Z całego serca życzę wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech Króli, aby ten inny niż dotychczasowe orszaki był dla nas równie owocny, a da Pan Bóg, że jeszcze bardziej trwały w swoich wspaniałych skutkach. Więc przyjmijmy Chrystusa i zanieśmy Go innym, wszystkim tym, do których jesteśmy posłani, także za pośrednictwem internetu, korzystając z którego wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. 6 stycznia to już pewna tradycja, że spotykamy się w Orszaku Trzech Króli. W tym roku z przyczyn oczywistych nie możemy tego zrobić. Żałuję, bo co roku ta tradycja gromadziła wiele mieszkanek i mieszkańców Gdańska, którzy właśnie przychodzili bez względu na to, czy wierzą, czy nie wierzą w Boże Narodzenie, ale przychodzili dlatego, żeby spotkać się w kolorowym orszaku, który tak czy siak wraz z trzema królami kończył się przy szopce, w której zamieszkał mały Pan Jezus. Spotykaliśmy się bez względu na to, skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, bo taki też jest Gdańsk. Gdańsk, który bardzo bym chciała i wierzę, że wielu z Was też będzie miejscem dla każdego, gdzie znajdzie się miejsce dla nowonarodzonego Pana Jezusa, dla trzech króli, z których każdy pochodzi z innego miejsca. Twórzmy razem przyjazne miasto Gdańsk, niezależnie od tego, czy możemy razem się w tym orszaku spotkać, czy nie. Amen. Anioł Pańskie, Zwiastowa Pani Marii. I poczęła Słucha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W tym roku nie jest możliwe, abyśmy przeszli ulicami Gdańska w tym Orszaku Trzech Króli, ale chciałbym Was zaprosić, żeby mimo wszystko, mimo tej całej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tej pandemii, żeby mimo wszystko jednak udać się w drogę, może troszkę taką duchową, drogę wewnętrzną, ale jest to też bardzo ważne, dlatego że Ewangelia mówi, że trzej mędrcy zobaczyli gwiazdę na wschodzie, zobaczyli światło. I to jest to słowo, które przychodzi na ten dzień, na to święto Trzech Króli, że jest pewne światło w Twoim życiu, że jest pewna gwiazda, że jest pewna nadzieja, że jest pewien wschód, że w tej całej ciemności, w jakiej bardzo często żyjemy, w tej niepewności, w tej sytuacji, której bardzo często nie rozumiemy, gdzie otrzymujemy bardzo wiele informacji, które bardzo często są sprzeczne same ze sobą, że w tym wszystkim jaśnieje pewne światło, że jest pewna nadzieja, że jest coś, co
może dawać sens Twojemu życiu, co może dawać kierunek Twojemu życiu. Dlatego jesteśmy zaproszeni, żeby w sercu rozpoczynać tę drogę. To znaczy iść za tym światem, iść w stronę tego światła, nie? Szukać tego sensu, bo czy to, co Ty przeżywasz, to cierpienie, które masz, ta sytuacja, w jakiej się znajdujesz, ten konflikt, który masz w rodzinie, jest jakiś sens tego wszystkiego? Czy to nie ma sensu? Jest jakieś światło? Widzisz jakieś wyjście z tej sytuacji? Dlatego tych trzech mędrców, czy jak mówi inna tradycja, trzech królów, nas zaprasza, żeby wyruszyć w drogę, żeby udać się w tą podróż w kierunku tego światła. To, co jest najpiękniejsze, że oni poszli, mieli pewną interpretację tego światła, że narodził się nowy król. Ktoś, kto będzie rządził, ktoś, kto będzie miał władzę na tym świecie. I kiedy oni przyszli do tej stajni, do tego miejsca, można powiedzieć, ostatniego, marginalnego, tego miejsca na peryferiach, co zobaczyli? Zobaczyli rodzinę. Można powiedzieć coś bardzo banalnego. Zobaczyli małe dziecko. Kogoś, kto właściwie nic nie może zrobić. Kto nie jest żadnym, wydaje się, nie jest żadnym rozwiązaniem problemów tego świata. Jest czymś bardzo małym, czymś banalnym, czymś nic nieznaczącym. Ale to wszystko właśnie jest tym światłem dzisiaj dla Ciebie, na tę sytuację, w której Ty jesteś. Że właśnie to, co małe, właśnie to, co pokorne wobec tego świata, który jest skupiony na sukcesie, na pieniądzu, na tym, co wielkie, na tym, żeby zawsze szukać przyjemności, żeby zawsze dążyć do jakichś celów, który każe nam ciągle biegać, ciągle być w ruchu, ciągle być aktywnym. Możemy zobaczyć w tym, co małe, w tym, co jest pokorne, możemy tak naprawdę zobaczyć sens, że naprawdę ten, który się narodził, to dziecko, które się narodziło, naprawdę jest królem, ma władzę, ale jaką władzę? Nie taką władzę, jaką ma ten świat, ale władzę wyrywać Ciebie z ciemności, wyrywać Ciebie z nałogów, z grzechów, z tych złych myśli, z sądów wobec innych, z tego wszystkiego, co Cię zniewala, z tego wszystkiego, co tak naprawdę nie pozwala Ci dzisiaj być szczęśliwy. Z tego wszystkiego, co powoduje, że czujesz się niepewny, że żyjesz w strachu. Właśnie z tego wszystkiego to dziecię, którym jest Chrystus, który przychodzi, przyjmuje naszą ludzką naturę, który wchodzi w Twoją sytuację, to znaczy w to miejsce, w którym Ty dzisiaj jesteś, które być może jest nieposprzątane, które być może jest miejscem pełnym różnych napięć, pełnych konfliktów, właśnie w to miejsce przychodzi, żeby Ci przynosić pokój, żeby Ci powiedzieć, że miłość jest możliwa, że miłość istnieje, że jesteś kochany. To znaczy, żeby zapalić to światło w Twoim sercu, żeby w tym wszystkim dać Ci pewną nadzieję. Dlatego życzę Wam wszystkim, aby ten dzień, to święto, tak jak będziecie je przeżywać, wspominając te poprzednie lata, kiedy mogliśmy iść tymi ulicami Gdańska, żeby był to naprawdę dzień radości, dzień pełen światła i dzień pełen święta. Niech Bóg Wam we wszystkim błogosławi.